Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście seria Elengrad, jest godzina 19.08, poniedziałek 11 września. To jest nieważne, odcinek widzicie jutro, czyli 12 września, więc na bieżąco nagrywam odcinki, jak widać. Na pol numer 9, jak widać, no może nie widać, ale widać. No, dobra, wiem, że to bez sensu, co powiedziałem, ale tutaj jeździł sobie moje Landini z... Jeździ sobie mój Landini z talerzówką na kontrakcie. A tutaj na tym polu bez numerka jeździ sobie mój John Deere Combine, kosi. Dwójka się świeci, bo jest do talerzowania i 23 też jest do talerzowania, więc... Landini ma roboty na cały odcinek. Kredytu mam w opór wzięte, czyli 1 160 000 tysięcy. Amazon jest kupiony na promocji, kiedyś był kupiony, nie wiem kiedy nawet. I to nie było na odcinku i wchodzimy do sklepu. A mogą być w sumie headery do zboża. Jak już jestem tutaj, to... Niech już polecimy sobie niestandardowo. Migos Durus. Nie no, to jest drogie, ten nie jesteśmy na to. Ale może kiedyś, może? Ogólnie ten kombajn by pociągnął ten header, więc... Może kiedyś to zrobię. Ale chyba nie. 40, to jest ten szybszy? Nie, to jest ten wolniejszy. Ten jest szybszy. Dobra. Powerflow kup. Wzór oczywiście Fynda. Zobaczymy sobie kombinację. No, dobra, akko. I teraz tak. Oczywiście 7T, bo nie stać mnie. I tak. Jak to wygląda? 319. Niby mnie stać. Wzór oczywiście 2017. To zrobimy sobie takie coś. Rozszerzenie duże oczywiście. 321. Ale gdzieś mogłem urwać. Tu sobie weźmiemy la... A, bo nie. Weźmiemy sobie default na razie. Ustawienia kół. Szerokie gumy 0. Standardowy 2. Dobra, wiem, że ten kombajn będzie brzydko wyglądał, ale no nie stać mi jedno za cholerę. Więc zrobimy sobie na razie tak. Wiem, że będzie trochę słaby, bo 450 koni to nie jest za dużo. Bo mój John Deere ma chyba 350. No i dobra, jeszcze wózek. I reszta co została, pieniędzy, to na coś będzie. Tak, żeby 12-metrowe headery ciągnąć. No to jest za dużo akurat. Jakiś wózek. N7040. Chyba tak? Tak, bo to są na te 12-metrowe, dobra. To... Kup. Dobra, tam nic nie zmienię. No i mam 23 tysiące. Ale to jest piękne. Akko 7. Ostatnio miałem 8. No to jest tak akko. No dobra, legendy się wysypuje, więc... Więc glamsko tego. Ciekawe w ogóle, czy ten wózek będzie działał. Do tego headera. No niby pisało, że do oryginalnego, tak? A to jest z modu header. Więc... No... Nie wiadomo. Ciekawe... Nie no, powinien pasować, no bo tam pisało, że 12-metrowe headery normalnie w kodlu. Więc ten powinien też się zaczepić, tylko że to jest 12,2 metra, więc... Zresztą zaraz zobaczę. Zaczepi się? Nie, chyba się nie zaczepi. Nie, niestety się nie zaczepi. Bo to nie jest ten wózek do tego headera. A w modach nigdzie automatycznego headera nie ma. Znaczy headera, ale wózka. Znaczy, no w tej paczce moda nie było wózka, więc... Więc grzejemy sobie tak, no. Idealnie na kołach? Ciekawa propozycja. Oczywiście 40 któryś odcinek, chyba 6. No, 46 odcinek. A ja mam taki kombajn zarąbisty.
No ale musiałem coś kupić, bo ten Jondyr już ledwo zipie. Znaczy, on jest dobry, bo jest średni. I sobie on tam na tych moich mniejszych polach da jak najbardziej radę. O, dziewiątka jest zrobiona w 40%. Tu się garniemy przez pole, przez drogę polną. Na pole 16, bo jest bliżej. Rozłożymy sobie już kombajn powoli, żeby zaraz tylko szybko rozłożyć się i wjechać w pole. Oczywiście wiadomo, później może nawet i 10T sobie wezmę, tylko że 10T to jest najmocniejszy silnik. Ty, 10T sobie wezmę kiedyś. Gdzie by się tu rozłożył? Dobra, sąsiad ma tu uprawiony, w sumie tam było lepiej. Bo tam była łąka, więc mogłem się w sumie na łące u sąsiada rozłożyć. Ale dobra, wjadę delikatnie tutaj sąsiadowi na pole, to nic nie będzie. Tutaj nawet nie wiem, czy ja tej 14 przypadkiem nie uprawiałem. Piękne zaczepienie headera. Ogólnie kosimy owies. Ja i John Deere. Tylko że John Deere kosi na tym moim polu. Na tym moim fikuśnym polu. Czy fikuśnym? Na tym zagosłem tutaj. Robię drugie kółko. Mogę o tak pokazać na... Na składzie, gdyby to kresowo wygląda. Na wzroście to lepiej wygląda, o. Nie wiem, się do pojazdu, to nie będę klikał. Nie? Tutaj tak sobie jeździ. I to jedzie drugie kółko i wtedy będzie tu już tu paskami jeździł, więc... Do końca odcinka mu to zejdzie. I 11 jest moja też. Zaraz nawet na 11 pojadę kosić po tym owsie. Bo z owsa nie mam co robić. Owiec od razu idzie na pociągi. Aha. Aha. To super zrobiłem. Super zrobiłem, że się dowiedziałem teraz, że mam 115 ton soi w silosie. No tak, no debil, no przecież kosiłem tą soję. Aj, przecież specjalnie wypożyczyłem sobie idealną ósemkę do soi. O, patrz, słoma. A to w sumie dobrze, że słoma, bo w sumie ciekawą akcję mogę zrobić w kolejnym odcinku. Więc zrobię sobie to prasowanie słomy. No ja zapomniałem o tej słomie w ogóle, ty. Że leci. Miała być sieczka, ale... Ale zrobię sobie słomę na dwóch polach. No tamto nie sobie jedzie na sieczkę, ale ja tutaj zrobię na 16 na 11, bo to są sobie takie dwa dość duże pola. Znaczy czwórka jest większa, ale... Czwórkę będzie pewnie idealnie kosił. John Deere będzie tu walczył. Pomyślę. Albo ja będę kosił 11 i potem z 11 na 6 pojadę. O, jeszcze cenny pól wam pokażę, bo są dynamiczne. Tutaj jest plus 62, ale tutaj na przykład jest minus 30, więc za 110 tysięcy mam pole numer 13, tak. A 14 jest na plusie za 32 tysiące, czy na plusie, że jest droższa po prostu. Tu jest minus 20, tu jest 62, tu jest minus 21, tu jest minus 20, więc też fajnie. Jest wszystko na plusie. A tu jest minus 31 ten hektar, więc za 90 tysięcy można wyrwać, więc fajnie. Fajne są te dynamiczne ceny pól, ale na przykład 7 jest minus 37, no to już bardzo się opłaca. Bo tam było bez... To tam było bez obniżki chyba 150 albo 160 tysięcy, coś takiego było. A teraz za 120 no to warto brać. A jedynka jest za ile? Plus 110, no to zarobiście, nie? Ale te landy są podniesione. Ten jest na plusie też. Ale ten jest minus 33, chyba największy... największe obniżenie, o to mi chodzi. A ten land tutaj nade mną? O, minus 26, to 200 tysięcy. Kurde, no jakbym miał... Wiadomo, nie? Jakbym miał... Ale co bym miał, jakby ktoś pytał? Jakbym miał... Co bym miał?
Jakbym miał. Ty, no nie wiem, co bym miał. Poważnie. Zapomniałem. Co chciałem powiedzieć? A! Chciałem powiedzieć, że jakbym miał pieniądze, to bym kupił. To może o to mi chodziło. Bo tak się. Jakbym miał się zaciął. Nie, no super idzie robotka tym. Fajnie idzie tym, że... czym? Tym idealnym fajnie idzie, no bo już po polsku się... Nie no, pół pola nie, ale... Ale no... Jeszcze za dwa przejazdy i będzie pół pola. Ale zauważyłem to, że ten ideal ma jakieś straszne obciążenie. Jak jest gejder włączony, to strasznie ciężko ma skręcić. Ale dobra. Wysyp ma szybki, więc... Szybko opróżnię zbiornik, a ja idę zobaczyć do mojego przyjaciela, jak to wygląda. Kukurydzę bym miał tutaj. Ten ma 70% już. A ten mój... Kombajnik sobie powoli kosi. A on dopiero drugi przejazd zaczął robić. Nie to. A z drugą przyczepą stoi sobie sztajerek. Nie było, nie było co postawić. A drugi sztajer sobie stoi i odpoczywa. Troszeczkę większy sztajerek. A jak tam właśnie rzepak w tym. Olej rzepakowy. A olej rzepakowy ma cenę? Nie ma. Nie ma ceny. Niestety nie ma ceny. No tak wyszło, że niestety nie ma ceny. No dopiero w listopadzie będzie, więc... Ewentualnie mogę tak mega nierealnie zagrać i chyba tak zostawię to. I chyba tak nawet zrobię. Tylko że pewnie mnie w komentarzach zjecie za to. Ale zobaczymy. Bo ja będę teraz chciał wszystko. W kolejnym sezonie wszystko na wiosnę. I tutaj gdzie... wszystko słończykiem walne i tyle. Wszystkie pola walne słończykiem, no oprócz łąki. Wszystkie pola słończykiem i tak myślę, żeby mieć pieniądze na prasę, bo potrzebuję jeszcze 170 tysięcy, a to nie jest tak łatwo wyczarować. Więc myślałem, że na wiosnę sobie sprasował słomę, chociaż to tak... Nierealnie, ale... Albo... Dobra, wiem jak to zrobię. Zrobię to w sierpniu, tylko że zrobię taki... się za duże. Po prostu dodam sobie pieniążki przez F11 i tyle. Ja wam o tym oczywiście pokażę to na odcinku. I potem jak już będzie sprzedaż... Jak będzie sprzedaż plonów, no to ja sobie to odejmę i... Tak jakbym za tą prasę zapłacił. No i wtedy no, sobie odejmę te 170 tysięcy, bo tyle mi brakuje. No i wtedy ten. I już by było, już by było. I wtedy by pasowało. Grałaby gitara, jak to się mówi. No i dobra, ten sobie tam ładnie powolutku kosi, niech sobie kosi.
Takie pole losu to nie kosi. O, to wygląda jak koń polny. Teraz tak zobaczyłem. Ale tylko te dwa pola sobie wezmę na prasowanie, no bo sumy. Jeszcze parę sztuk mam na krowach, ale nie chcę też. Znaczy chcę zrobić słomę, ale nie w dużej ilości. Dlatego to im starczy. Rozmnażanie 50%. A te mają dojrzałość. A te mają 80, dobra. Czyli za 2 miesiące będzie dwie krowy. A za 5 będą też dwie. Czyli w ciągu pół roku dostanę 4 krowy. No to. To jest fajna wiadomość. W ciągu pół roku 4 krowy? Coś pięknego. Fajnie to teraz wychodzi, że. Bo to jest na. Nie, bo to jest za dużo obora, to jest na 80 krów chyba. I teraz patrzcie, tu jest dojrzałość płciowa 83, a te już. A te mają 27 dopiero, nie? Więc czekaj, jaka to jest różnica? To mają 15. A tu 10 miesięcy różnicy, no. A widzisz. Ale widzę, że mogę fajne akcje obornik tutaj zrobić sobie na tym polu. No bo chyba na te pole będzie najbliżej z. Nie no, w sumie z krów będzie najbliżej na 11, bo tylko wyskoczę sobie wyjazdem przez łąkę i już jestem na polu, tak? Zobacz, albo tu tam obornik, albo. Właśnie nie wiem, czy ja mam obornik w ogóle. Znaczy mam, ale nie wiem ile. Bo tam za dużo tego obornika nie było. Ognajwiedzę mam 40 tysięcy litrów prawie. 35, bo pokazywałem przed chwilą. No obornika też jest. 27, no to tak. Kurde, dwa rożedniki, nie? Czyli jak dwa rożedniki, to w sumie przed chałupą mogę sobie to małe pole rozrzucić. To też jest fajne. Fajna myśl. Techniczna. To też jest pomysł. Mam na tym polu, co mówię, że wygląda jak konik polny. Nie są. No. Ojej, jak to brzydkie ma zegar. Trzeba zamknąć już okna, bo zaraz będą komary łatać. Wlatywać. Zaraz będą, kurde, pełno komary w domu. A jest 19.25. A była 19 chyba 8, jak zaczynałem odcinek, tak? Jakoś tak było. Bo mam 18 minut. No to. Sobie to skoszę, to akurat będzie w odcinku, co nie trzeba powiedzieć, tak? Nie, zrobię tak jak mówiłem, czyli. I po prostu pożyczę sobie z. Może powiedzieć. Od banku innego. Można tak to powiedzieć. Wezmę, po prostu dopiszę sobie te 170 tysięcy na odcinku, pokażę wam to. I na kolejnym odcinku, jak będę sprzedawał plony. Znaczy, no pewnie zrobię tylko wstawkę, jak sprzedaję plony, no bo nie będę sprzedawał. Znaczy, nie będę sprzedawał. Albo to jakoś przyspieszę. Pomyślę, jak to zrobię. Ale już mam dobry plan. To trochę będę musiał pobawić montażem, ale to tam. Że zobaczymy się na. Kiedy się zobaczymy? W kwietniu. No to zobaczymy się na kwietniu. Nie, w marcu może przyjść. Rzepak, słonecznik może już w marcu siać.
Ale jak się zasieje w marcu, to już wtedy się zbiera w październiku. Tylko że w październiku jest dobra cena słonecznika, więc. Ale słonecznika nie chciałbym sprzedawać, tylko bym wolał na oleja, na olej sobie przerobić. I tak to wygląda. I teraz tak, ten zakończył pracę. Więc Lamborghini przejedź. Landini, sorry, nie Lamborghini. Landini sobie przejść tu. A mój John Deere sobie mruga i zaraz będzie pełny. Już jest pełny w sumie. I zaraz będzie jechał do przyczepy. W sumie ja też będę jechał do przyczepy, więc mogę wam to nawet pokazać. Jak on tam będzie sobie jechał. No, pół pola ma skoszone, więc do końca odcinka powinien się wyrobić, bo pisze, że niby jeszcze 20 minut będzie kosił. No, dobry ten... Tu jest duży zbiornik, 17 tysięcy litrów, nie? No tam jest 10 akurat, ale... Ale robotę robię jak cholera ten zbiornik. Jeszcze header 12 metrów to już w ogóle. A w przyszłości może nawet i 18. No w przyszłości może nawet i zmienię sobie go na 18, tylko że to już tą długą rurę będę miał, tak. Mówię, to jest najbiedniejsza wersja tego idealna jaka była. Czyli pojedyncze przednie koła, silnik 7T, czyli najmniejszy. No i chyba nic, znaczy no, ten zbiornik jest tylko dożony, no bo jakbym chciał tak bardzo przeoszczędzić, to mogłem sobie ten mniejszy zbiornik wziąć, ale 12 ton chyba ona tam ma. Ale to mówię, kurde, ten zbiornik 5000, nie warto. Nie warto odpuszczać. Dobra, mój się sypie kombajn. A ten jest pełny. Czemu ty jeszcze kolego nie pojechałeś? Pewnie szuka. No teraz znalazł przyczepę, dobra. Bo słyszałem, że odpalił silnik. Chyba, że on tylko sobie tak o. Okej, coś się dzieje. Aha. I on się chyba... Dobra, super. Raz się wysypał i koniec. Dobra, to. Nie było to planowane, ale podjadę mu. A to tak jak widać, już sobie usunąłem płot. Bo wiem, że ja ten land będę z tym łączył, więc. Więc sobie już go po prostu wysadziłem ten płot. I przy okazji pracownicy nie mają problemu. Bo. Tak jak teraz jest kurs ustawiony, to nieraz lubię sobie tutaj zahaczyć maszyną o ten płot. Ja też często zahaczyłem o ten płot, jak robiłem, więc... Więc nawet dobrze wyszło, że płot znikł. Sięgnie? Dobra, nie patrzę. Bo to on tak... A, on zaraz pewnie pojedzie. Bo już header odpalił, to pewnie pojedzie. A nie, na razie stoi. Dobra, on się wysypie do końca. Dobra, to mi się wysypie. Pociąg, 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 pociąg! Się zablokowałem. O coś. To da całą przyczepę, ty. Całą przyczepę osta tu da. No prawie. Bo ona ma 30 chyba 7 ton? Ma chyba 37 ton. A ja mam 28 już nakoszone. No nie da, z tych dwóch przejazdów to 10 ton nie da, ale... Ale ponad 30 będzie, więc... Ponad 30 będzie, więc nie ma problemu. Ponad 30 tam jest już. Poczekaj. Ponad 30? Tutaj jest na tym polu ponad 30, tam jest 20 już nakoszone? Już jest 50 ton. Już jest 50 ton nakoszone. A 50 ton po... Owiec jest po 2000 chyba. Więc już 100 tysięcy jest. Więc można powiedzieć, że z samego owsa mi się spłaci... się spłaci ta pożyczka na prasę, co będzie. No, 2010 jest cena. A kiedy? Listopad, grudzień, no to... To pewnie będzie ze... Około 200, bo to nieraz lubi być większy niż ten słupek pokazuje.
Dobra, trzeba Landiniego ustawić. Po Sorgu będzie jeździł kolega. A niech sobie jeździ. Dobra, wygeneruję kłus prasy polowej. I niech śmiga. Niech śmiga dalej na moje pieniądze. Niech zarabia na mnie pieniądze. Dobra, ten sobie tu dalej walczy. No i elegancko ostatni przejazd i będzie skoszoło. I będę kończył odcinek. Bo jeszcze zaraz pójdę sobie na M-Clicka. Prawdopodobnie nagrać. To nie wiem co tam. Co tam jest do roboty. Skoro ostatnio były siewy. I tam był chyba przewijany już. To tam jest czerwiec. No, tam jest czerwiec, dobra. Więc tam jest przerost soi, bo tam pamiętałem. Tam jest sprzedaż soi, bo tam pamiętałem i mam już nawet zasoby przygotowane. Więc tam jest sprzedaż soi i będzie kupił. A, dobra, że. Bo tam jest sprzedaż soi, będzie przewijany czas o jeden dzień i będą żniwa na nowych polach. Prawdopodobnie. Jeżeli mnie będzie stać, ale powinno mnie stać, no bo tam jest soja za 4300 chyba. Bo taką cenę udało mi się uzyskać, a ja mam 200 ton tej soi, więc. Więc powiedzmy, że 200 razy 4 to jest 800, no to. Bo to jest 900 tysięcy. Bo ja nie liczyłem tej końcówki. Znaczy, jakby nie liczyłem tej końcówki, no to mam 200, tam 202 tam, no ale powiedzmy jako 200, no to 2 razy 4 to jest 8, no to jest 800, tak? A ja mam jeszcze plus do tego 2 tony i jeszcze końcówka 300 zł, tak? No więc 900 tysięcy. Więc elegancko. Ile będzie tego owsa? 30 ile? 34 tony. Tak? 34,583. Dobra, fajny wynik. No i teraz pojadę tym. No w sumie mogą go nie składać. Ale dobra, zrobimy to profesjonalnie i się złożymy. Włączymy sobie nawet koguty na drogę, bo jak to zawsze na drodze, trzeba mieć koguty. Pojadę sobie z kabiny. Wolne, wolne. Ale tu ustąpimy sobie pierwszeństwa. Żeby nie było. Ja w kierunku nie wyłączam, bo to zaraz kręcam środkiem, asfaltu grzeje. Bo zaraz i tak tu skręcam w prawo, między dwiema kukurydzami. Nie dwoma, tylko dwiema. O, i ładnie skręcone i teraz pole numer 11 będzie do koszenia. Ale tu sobie już ustawię kurs dla jabła. Bo ja tego nie chcę kosić. A poza tym będę chyba kończył odcinek, no bo jest 29 minuta. A ja też nie chcę zbytnio przedłużać. W sumie idealnie tutaj ta krzyżówka jest zrobiona. Z dobrej strony wjechałem, może tak. Że ja tylko no, już to ugniotłem narożnik pola, ale to tam mały szczegół. Że ja headerem tylko zaryję w kukurydzę, a tak to się dobrze rozłożyłem. No i tam. Parę kolb tylko dostało z liścia. I dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. A ja lecę sobie na M-Clicka, więc na razie pa, pa.